W Poniedziałek działacze Komitetu Obrony Demokracji oraz nowoczesnej złożyli petycję sprzeciwiającą się stawianiu właśnie pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej. Petycję podpisało ponad 1800 osób. O komentarz do tego poprosiliśmy Sławomira Szczota, członka zawiązanego właśnie komitetu honorowego do upamiętnienia ofiar katastrofy w Smoleńsku oraz radnego Prawej Sprawiedliwości. Do tej pory w historii leszna nie było konsultacji społecznych w sprawach honorowych, a właśnie do takich należy upamiętnienie ofiar katastrofy. Moim zdaniem takich spraw nie powinno się konsultować. Może co innego byłoby, gdyby inicjatywa wyszła od miasta, ale tak nie jest. Pomysłodawcami jest grupa Polaków, powiedział nam Sławomir Szczot. Dodał, że na razie do Rady Miejskiej nie wpłynął żaden wniosek w sprawie budowy pomnika czy obelisku. Poza tym miejsce pamięci nie musi wcale być tworzone na nieruchomości należącej do miasta. Może się skończyć na tym, że pomnik czy obelisk powstaną na terenie, którejś z parafii albo na terenie prywatnym i wówczas nie będzie tematu. Protest wobec budowy pomnika w naszym studio skomentował poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości, który śledził dyskusję toczącą się w Lesznie. Te 1800 podpisów to jaka to jest skala? 4% uprawnionych do głosowania. Czyli gdybyśmy chcieli przyjąć retorykę kodu i nowoczesnej, to mniejszość ma rządzić większością, no to to już jest w ogóle tyrania. Więc przyjmuję jakby inicjatywę kodu i nowoczesnej jako jakiś aspekt życia publicznego, życia obywatelskiego, ale nie może uzurpować sobie prawa do tego, aby ta decyzja została przekuta na nie Rady Miejskiej i Leszna, jeżeli chodzi o budowę pomnika. To już należy pozostawić radnym Rady Miejskiej i Leszna, czy jest za, czy przeciwko budowie pomnika.